Pokażemy teraz, jak zrobić to nasze wykończenie sweterka właśnie w wersji dla sweterków rozpinanych, czyli kiedy mamy stronę prawą i stronę lewą. Przypominam, że osoby, które robią w okrążeniach, po prostu planują sobie to, co mają zrobić i podążają bezpośrednio za swoją rozpiską. Przy sweterku rozpinanym ta rozpiska została przekształcona, żeby właśnie uwzględniać rzędy parzyste i nieparzyste. Zaczynamy od czterech rzędów ściegu ryżowego. Pierwsze oczko brzegowe, przekładam nitka z przodu roboty i będę powtarzała sekwencję. Oczko prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe. Tak biegniemy do końca. Nie zastanawiamy się, jakie oczko wyjdzie nam na końcu. Liczba oczek parzysta lub nieparzysta jest bez znaczenia. Ostatnie oczko brzegowe przerabiamy na prawo. Czyli pierwszy rządek mam zrobiony. Obracam robótkę i robię rząd parzysty. I teraz uwaga, znowu oczko brzegowe, nitka przed, zdejmuję bez przerabiania i patrzę, co mam na drucie. Mam oczko lewe, więc robię je na prawo. Ścieg ryżowy to ścieg dla osób przekornych, czyli co mam na drucie, robię inaczej. Oczko prawe przerabiam na lewo, lewe na prawo. Tym sposobem tworzę tą słynną ryżową szachownicę z oczek prawych i lewych. Ale to właśnie ta szachownica, czyli oczka prawe i lewe, powodują, że nic nam się nie będzie ściągać. I znowu ostatnie oczko na prawo. To był drugi rząd. Zaznaczam. Trzeci, nadal ryżowy. Oczko brzegowe i znowu patrzę, co mam na drucie. Oczko lewe, to ja je przerobię na prawo. I kolejne. Przekornie, wbrew temu, co mam na drucie, przerabiam inaczej. Widząc oczko lewe, robię je na prawo. Widząc oczko prawe, robię je na lewo. Tym sposobem biegniemy do końca. Jeżeli się zatrzymamy w tym wzorku, to nie ma problemu, bo zawsze widać, co mamy na drucie. Został mi ostatni rządek ściegu ryżowego. Czyli ja sobie znowu przerobię i patrzę, co mam. Mam oczko lewe, przerabiam je na prawo i przekornie biegnę do końca, robiąc ostatni rządek ściegu ryżowego w tej części wzoru. W ramach następnych ściegów zaplanowałam sobie, że chcę zrobić cztery rzędy oczek prawych. Ale pamiętamy, że będziemy obracać robótkę, więc ja oczywiście będę teraz robiła oczka prawe na prawej stronie, oczka lewe na lewej stronie. Czyli robię kolejne cztery rzędy. Oczko brzegowe jak zwykle, tu się nic nie zmienia. I biegniemy. Jesteśmy po stronie nieparzystej, po stronie poprawnej, więc robię po prostu oczka prawe. Zachęcam do zaplanowania własnego rozłożenia oczek, wykorzystując właśnie ścieg ryżowy, oczka prawe, oczka lewe, ażury, narzuty, tak żeby to wykończenie było takie, żeby to Wam pasowało. Jestem po stronie niewłaściwej robótki, robię oczka lewe. Oraz oczywiście musimy pamiętać, że nasze wykończenie musi mieć odpowiednią długość, żeby ten sweterek wyszedł nam ogólnie takiej długości, jaka ma być. W moim przypadku mamy mniej więcej 6-7 cm, jeśli chodzi o wykończenie, ale trzeba pamiętać, że można to zawsze dostosować. Mam zrobione dwa rzędy, będę robiła rząd kolejny, czyli znowu robimy oczka prawe, a w rzędzie nieparzystym, czyli tu, jesteśmy po dobrej stronie, natomiast w następnym rzędzie parzystym znajdziemy się po niewłaściwej stronie robótki i zrobię oczka lewe, które oczywiście po stronie właściwej wyjdą jak prawe. Cała magia robienia sweterków rozpinanych, czyli tam, gdzie jesteśmy po dwóch stronach robótki. W
W tym momencie kończymy naszą sekwencję czterech rzędów oczek prawych. Czyli jesteśmy, mamy ryż, mamy oczka prawe. Ja sobie zaznaczę, że te cztery rzędy zostały zrobione. I teraz uwaga, przygotowujemy się do tego, żeby ładnie wyglądał nasz ażur. Czyli robię rządek oczek lewych, które będą widoczne na mojej prawej stronie robótki. Czyli robię sobie oczka lewe. I tuż po tych oczkach będę robiła ażur, czyli narzuty i dwa razem. Ostatnie oczko oczywiście na prawo, żeby tworzył nam się ładny łańcuszek na brzegu. Ten łańcuszek przyda nam się do nabierania plisy. Oczka lewe zrobione. Teraz uwaga, jestem w rzędzie parzystym, bo tak akurat wyszło mi z mojej rozpiski, ale chcę zrobić ażur, czyli będę robiła narzut dwa razem, ale na lewo. Oczko brzegowe oczywiście jak zwykle i biegniemy. Narzut dwa razem na lewo. Pamiętamy, że zaczynamy od narzutu. To ważne, żeby nie zmienić sobie liczby oczek. Narzut dwa razem na lewo. Narzut dwa razem na lewo. Robię to na prawych oczkach, więc jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, żeby się dobrze wbić. Narzut dwa razem na lewo. Narzut następny dwa razem. Narzut następne dwa razem. I teraz uwaga, ostatnie dwa oczka zostają. Ze względu na to, że bardzo chcę mieć to oczko brzegowe bez zmian, a musiałabym zrobić narzut i dwa oczka razem. Brakuje mi, więc po prostu przerabiam oczko lewe i oczko brzegowe na prawo. Kolejny rządek to znowu oczka lewe, które ten ażur z narzutami mają mi ładnie wyeksponować. Czyli wszystko, co mam na drucie, przerabiam sobie na lewo, łącznie z moimi narzutami. Jedynym wyjątkiem jest oczko brzegowe na początku, którego w ogóle nie przerabiam, i oczko brzegowe na końcu, które przerabiam tradycyjnie na prawo. Mamy. I teraz uwaga. Moje wykończenie chcę, żeby było symetrycznie, więc zrobię teraz cztery rządki, żeby otrzymać oczka prawe i cztery rządki, żeby otrzymać ryż. Czyli dojdę do 19 rzędu, a później zajmiemy się zamykaniem sweterka.